Jednym z gołąbków, którego zaprezentować z linii mojego olimpijczyka, jest samiczka, którą trzymam obecnie w ręku. Bardzo dobry gołąb, jeżeli chodzi o loty. Lotowana jako młoda, najlepsza lotniczka oddziału jako młoda. Lotowana jako roczna, drugi lotnik okręgu w gołębiach rocznych. I później, jak nasz olimpijczyk po prostu się zawieruszył, doszliśmy do wniosku, że szkoda takich gołębi jest zniszczyć, zgubić, skoro dobrze latają, przeznaczona do rozpłodu. W rozpłodzie okazała się też bardzo dobrą, no na razie nie powiem, że wybitną samicą, bo za krótko żyje, żeby powiedzieć o jakichś wybitnych gołębiach, ale jest matką naszego gołębia, takiego o takiej końcówce numeru, które ma pełne 60, który jako młody, czyli podobnie jak matka, jako młody był drugim lotnikiem oddziału, jako roczny miał 3 pierwsze konkursy, w tym 2 bodajże 500-ki, jeden lot 300 km, a w ogóle jako roczniak zrobił 8 albo 9 konkursów na 11 wkładań. W ubiegłym roku sparowana z innym samcem daje nam też gołębia młodego, który jest trzecim lotnikiem oddziału. Także no na razie fajna, sprawdzona samica w gołębniku lotowym, w gołębniku rozpłodowym, nie? I to, co powtarzałem już wcześniej, lubię gołębie, które są ładnie złożone, czyli mamy złożenie dla mnie gołębia. Bez żadnego układania, bez niczego, plecy, ogon praktycznie w jedno pióro, gołąb nieprzeciętnie spokojny, jeżeli chodzi o leżenie tak w ręku. Skrzydełko ścisłe, palca praktycznie pod skrzydło, pod kość ramieniową nie można położyć i proszę, kość ramieniowa kończy się tutaj, palec praktycznie nie wchodzi w ogóle, czyli przedramię stosunkowo krótkie, o czym wspominałem. Lotki, proszę, jeżeli chodzi o lotki, gołąb, który już w tej chwili wychowuje trzecie młode, jedna lotka całkowicie spierzona, lotka pierwszego, drugiego rzędu, pierwszego, nieważne, już w tej chwili się pomyliłem, ale ostatnie 4 lotki pięknie wentylowane, dłuższe, ostatnie 4 lotki. To wszystko, czego bym chciał, żeby wszystkie takie gołębie moje były. Oko, tak jak wcześniej mówiłem, nie przykładam uwagi, ale oko bardzo ładnie wybarwione, przede wszystkim spokojne, oko żywe. Rozgląda się gołąb po prostu po okolicy, jest ciekaw, żeby go nic nie zaskoczyło po prostu z zewnątrz. No to jest córka olimpijczyka, numer jej 9100. Tu jest druga perełka mojego gołębnika rozpłodowego. Gołąb, który w ogóle nie był na dachu, czyli przeznaczony od razu do rozpłodu. Gołąb już młodszy, bo z roku 2013 uhodowany ostatni syn naszego olimpijczyka z jajek, które żeśmy przekładali już, gdyż nasz olimpijczyk tylko wychowywał jednego młodego, ale no jakoś tak w tym roku, w którym nam zaginął, wyhodowaliśmy tych młodych po nim 4, bo pierwsze jajka miał zabrane i miał przeparowaną na drugą samicę. Jego matka jest gołębiem lotowym, dzisiaj tam była bodajże 7 czy 8 u nas na gołębniku. Matką tego gołębia jest samica po czystych deklakach od Manfreda Reimera. No, dla mnie ogólnie perełka. Bardzo dobre gołębie, jeżeli chodzi o gołębnik rozpłodowy, nam ten gołąb daje. W tym roku sparowany na bardzo silne pokrewieństwo. Jest z siostrą, czyli z tą 9100. Jest w parze. Młode będą uhodowane typowo i wyłącznie po nich do rozpłodu. Nie będą te młode po nich lotowane w ogóle. Lotki wentylowane, aczkolwiek no to jest samczyk, może już troszeczkę szersze te lotki, ale no samczyk przeważnie jest silniejszy, także i grubsze przedramie, i grubsze lotki. No automatycznie samo przed się, że to jest po prostu płeć męska, nie? Następnym gołąbkiem w naszym gołębniku rozpłodowym jest to gołębica od kolegi Krzyśka Zymlińskiego, akurat z tych gołębi, które on w ówczesnym czasie, likwidował przy swoim gołębniku. Jest to gołąb od hodowcy Herman Beverdam. Jest to wnuczka słynnego kanibala 005. Matka, babka, prababka bardzo, naprawdę bardzo dobrych gołębi
u nas lotowych i tak samo rozpłodowych, gdyż no w rozpłodzie, mając takie gołębie w gołębniku rozpłodowym, w lotowym gołębniku, muszą być gołębie bardzo podobne. Tak jak i poprzednie gołębie. Oko wybarwione na kolor fajny, ciemny. Glazer, przysłowiowy glazer, oko bardzo żywe. Następnym gołębiem, zresztą no, nie ma gołębi u nas w gołębniku rozpłodowym, nad którymi nie warto by się było chwilę zatrzymać. Ale tym nabytkiem tutaj jest taki gołąb, którego kupiliśmy w ubiegłym roku. Może trochę mało spokojny, on jest w parze z tą samicą, którą pokazywałem przed chwilą, czyli z Nini Kanibala. I ta samica tam Hofkensa trochę ma. To jest syn brata Hurikana, ten gołąb, którego trzymamy w ręku w tej chwili. Tak samo gołąbek, jeżeli chodzi o budowę, bardzo ładny, może troszeczkę nerwowy, bo zebrany jest z miski, w tej chwili siedzi na jajkach, także chciałby chyba specjalnie usiąść, aczkolwiek troszeczkę innej budowy już niż te gołębie moje, takie wypracowane, które mamy, ale gołąb równie dobry, jeżeli chodzi o własności rozpłodowe. Gołąb już nie pierwszej młodości, bo to jest gołąb z roku 2009, czyli gołąb już sześcioletni, ale sprawdzony już u nas w rozpłodzie w tej chwili drugi rok i kupiony z gołębnika rozpłodowego od Rolanda Rote. Oryginał Henri Vlomans. On już jest na przykład na innym oku, oko czerwono-żółte, aczkolwiek też oko bardzo ładnie wybarwione, źrenica pracująca. No ale no, tak jak żeśmy wcześniej wspominali, no, nie zawsze kolor musi iść w parze z własnościami rozpłodowymi, czy odwrotnie. Skrzydełko jego też ładne, gołąb taki mazany, bardzo mięciutki, jeżeli chodzi o budowę. Przedramię krótkie. Och, siedź spokojnie. I lotki tak samo, stosunkowo ładne, może troszeczkę krótsze, ale gołąb ogólnie krótszy. Lotki też bardzo ładnie wentylowane, trzy lotki ostatniej jednakowej długości. Jeszcze jednym gołębiem, który akurat wszedł mi w ręce w gołębniku rozpłodowym z linii gołębi Hofkensa, czyli linia gołębi nieprzysłowiowego, tylko znanego Hurikana. Jest ta samica, którą bardzo ciężko było mi kupić, gdyż no, bardzo dobre młode dawała w gołębniku rozpłodowym u Rolanda Rote, ale po długich pertraktacjach i odpowiedniej garzy ten gołąb przyszedł do mnie i tu jeszcze jest przykład gołębia troszeczkę może bardziej nerwowego, ale też bardzo ładnie ułożonego, jeżeli chodzi o kuper. Piórko składa się w jedną całość razem. No nie chciałbym wypuścić z ręki, bo to są gołębie, które nigdy nie były na dachu, także one by sobie nie poradziły na wolności. Oko tego gołębia też bardzo podobnie jak pozostałego Hofkensa, czerwono-żółte. No i skrzydło jak pozostałych moich gołębi, które ściągamy do rozpłodu. Lotki piękne, długie, wentylowane lotki. Zademonstruję teraz kilka gołębi z mojej drugiej linii, którą mamy na gołębniku rozpłodowym. Są to gołębie z linii De Klack od Manfreda Reimera. To jest akurat samczyk, syn słynnego 223 rozpłodowego gołębia u Manfreda Reimera, czyściutkiego De Klacka. Gołąb, który jest u nas na gołębniku rozpłodowym w tej chwili drugi rok. Jest ojcem samicy, która w tym roku jako roczna dzisiaj, z dzisiejszego tego takiego lotu treningowego, jak ja to nazywam, czyli lotu bez nagród, była w pierwszych pięciu gołębiach, które teraz po weryfikacjach byłyby najlepszą, najszybszą piątką tutaj u nas w oddziale. Ogólnie sparowany w dalszym pokrewieństwie w tej chwili, czyli ze swoją ciotką, z taką bardzo mocno zimbredowaną samicą. To jest imbred jego obecnej samicy od pary. To jest syn razy córka samca rozpłodowego 1100 od Manfreda Reimera. I tutaj na potwierdzenie wszystkiego, po prostu tego, co mówię, co mi w ręce leży i co mi pasuje, plecy gołębia, ułożenie, proszę sobie zobaczyć, nawet wtedy jak się gołąb wyrywa z ręki,
Ogon mu się zaraz układa w jedną całość. Plecy bardzo ładne, wyważone, gołąb. Bardzo żywotny stosunkowo. Nie wyrywa się z ręki, ale nie pozwala się układać. Kto wie, jak mocno w ręce, nie chce w jednej pozycji leżeć. Skrzydło, przedramię już troszeczkę dłuższe, jak to u gołębi de Klak. Bo wszyscy wiemy, że gołębie de Klak niby są gołębiami krótko i średnio dystansowymi. U nas latają równie z bardzo dużym powodzeniem z lotów maratońskich. Skrzydło i lotki tego gołębia, tak jak i u pozostałych, jak u samczyka. Już lotki troszeczkę szersze, ale ostatnie lotki dłuższe, wentylowane. Gołąb po prostu zobaczymy, jak się będzie sprawdzał dalej w rozpłodzie, ale na razie jesteśmy bardzo zadowoleni z niego. Z zakupem tych gołębi była taka fajna historia, gdyż pojechaliśmy do Manfreda Reimera w celach odwiedzin i do zakupu gołębi. I ten gołąb schował nam się do celi, schował się pod regał lęgowy całkowicie i żeśmy go nie mieli. I wybraliśmy wtedy z Radkiem Małolepszym na zakupach tam 7 czy 8 gołębi z tych jego właśnie bardzo dobrej linii. I kolega, który nam pomaga rozmawiać z Manfredem, gdyż ja po niemiecku w takim stosunkowo mocny nie jestem, aczkolwiek radzę sobie, ale mieliśmy kolegę, który nam pomagał i on do Radka mówi: Radek, czy tego 403 żeście wzięli, po którego przyjechałeś? My żeśmy przejrzeli wszystkie gołębie i mówimy: no nie, ale gdzie on jest, bo jego tam nie ma. Mówi: no rozmawiałem z Manfredem i mówi, że jest. I musieliśmy się wrócić po niego, a ten gołąb wtedy wyskoczył do wlotu i jak Radek wszedł, to ten gołąb zaczął do niego gruchać, tak jakby mówił: tutaj jestem, już wyszedłem. No i jest teraz u mnie w gołębniku. Takim dziwnym trafem, tylko przez przypomnienie, bo tak to byśmy go nie kupili, bo no nie byliśmy już teraz tam u Manfreda przez ostatni rok czasu. W tym roku żeśmy nie byli u niego, nie? Następnym takim gołębiem, którego uważam, że warto się dłuższą chwilę przy nim zatrzymać, jest gołąb o krótkim numerze i takim od góry do dołu, 3-2-1. Jest to gołąb też czyściutki deklak, rodzice jego są u Radka Małolepszego, ja mam dziecko, ale też znalazł się przypadkowo jak poprzednik jego. Manfred nie chciał tego gołębia na moc sprzedać, ale podczas lotów uderzył mu się w skrzydło i po prostu nie nadawał się już na dalsze loty. I ze względu na to, że byliśmy tam, powiedzmy, że w miarę okazyjną cenę udało nam się tego gołębia kupić. A w ogóle chciałem powiedzieć, że jest to ojciec naszego najlepszego roczniaka w kategorii C, którego żeśmy mieli w zeszłym roku. Z 2500 i z 2300 zrobił w pierwszej piątce 4 konkursy jako roczny. W tym roku jest już w domu, troszeczkę się opóźnił dzisiaj z dzisiejszego lotu. Jest to również ojciec naszej samiczki, takiej ciemnej, pstrej, która w tym roku była też z dzisiejszego lotu 350 km w pierwszej piątce gołębi, która będzie to pierwszą piątką. Jest to też gołąb, akurat troszeczkę dłuższy, ma ogon, jest gołąb ogólnie dłuższy, ale też ułożenie pleców bardzo ładne. Lotki proszę sobie zobaczyć, tak samo jak u poprzedników, lotki stosunkowo długie, wentylowane. Znakiem takim szczególnym jest u niego w jednym i w drugim skrzydle po białej lotce i jego dzieci, te, które odziedziczają te cechy, są naprawdę wybitnymi gołębiami i w rozpłodzie, i w lotach. Już mamy dlatego taki przykład, gdyż mamy dwulatka, o którym wcześniej mówiłem, mamy roczną samicę, która nam w tym roku już bardzo ładnie się pokazuje. No i w tym roku udało nam się już uhodować dwa młode, które też mają takie cechy, że mają białe lotki w swoich skrzydłach, albo w jednym, albo w obydwóch. Co ciekawe jest jeszcze u tych gołębi, to dobrą taką cechą, na którą zwracam uwagę przy gołębiach de Klak od Manfreda Reimera, są białe paznokcie. Tutaj możemy je akurat sfilmować. I to nie dlatego, że są to gołębie z pstrym, bo pokażę następne gołębie, które nie mają pstrego i mają też białe paznokcie. W tym układzie jest to szczegół, na który ja przy zakupie tych gołębi uważam i jest to cenny walor przy doborze tych gołębi do mojego gołębnika rozpłodowego. Oko też wybarwione, oko może nie szczególnie mocno uziarnione,
aczkolwiek oko żywe, źrenica nieduża. I tutaj znowu następnym gołębiem, przy którym trzeba się zatrzymać, byłby grzech, żeby się przy nim nie zatrzymać, jest samica o numerze 91, oryginał Manfred Reimer, aczkolwiek nie kupiona przez nas u Manfreda Reimera, tylko odkupiona od naszego kolegi Romka Jagusia. Ci, którzy uważają na dzieje hodowlane, jeżeli chodzi o hodowlę gołębi pocztowych, na pewno znają Romka Jagusia, wiedzą, co to jest za hodowca. Jest to też nietuzinkowy hodowca, miał już w swoim życiu bardzo dobre gołębie, wyniki na skalę ogólnopolską. To jest gołąbek, którego od niego udało nam się odkupić. Matka, tak jak podobnie jak z tamtych gołębi, i babka, i już w tej chwili prababka, gdyż jest ten gołąb u nas już 4 lata w gołębniku rozpłodowym, super gołębi lotowych i rozpłodowych. Pokażę tutaj zaraz jej wnuka, który przy dzisiejszym locie, przy 500, gdzie gołębie żeśmy mieli po 7 godzinach, prawdopodobnie będzie pierwszym gołębiem w oddziale u nas. Tak samo odziedziczył, podobnie jak ona, białą lotkę w skrzydle, gdyż to jest też taki znak szczególny przy tych gołębiach. Mówię, biały paznokieć, jakaś biała lotka, są to naprawdę cechy tych gołębi od Manfreda Reimera, które bez wyglądu nawet gołębia, jeżeli coś takiego ma, można w ciemno robić jakieś zakupy, czy starać się nabyć w jakiś inny sposób z tych gołębi, bo są to naprawdę gołębie godne polecenia. I tu na potwierdzenie tego wszystkiego, co mówimy, oko też, proszę zobaczyć, oko glazer, wybarwione mocno, tęczówka, źrenica, pracuje calusieńki czas we wszystkie strony, czyli gołąb ciekawy otoczenia, interesuje się wszystkim, bardzo żywotny. Kolejnym gołąbkiem, już którymś tam z kolei, przy którym trzeba się zatrzymać, linia gołębi od Manfreda Reimera, jest to gołąb o numerze też krótkim, moja słynna 50. W tej chwili nie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi, czy będzie babką takich dobrych gołębi, ale jest matką jednych z moich najszybszych gołębi, jeżeli chodzi o gołębie młode i o gołębie roczne. Jest matką pierwszego gołębia młodego w roku ubiegłym. Super samica, jeżeli chodzi o rozpód, aczkolwiek no u nas dopiero drugi rok, na jesień albo na przyszły rok, czyli rok 2016, będę mógł powiedzieć cokolwiek więcej. Przepiękna z budowy, przepiękne brązowe oko, mało spotykane jak na gołębie Jansen de Klak. Zaraz pokażemy oko. Bardzo spokojna, bardzo wyważona samica. No nie ma co więcej mówić. No po prostu gołąb jest naprawdę wybornej jakości. Pokuszę się o pokazanie dwóch gołębi, które dzisiaj uczestniczyły w locie 540 km. Jest to syn wcześniej pokazywanej córki olimpijczyka 9100. Ten, który ma właśnie końcówkę swojego numeru na obrączce 60. Bardzo dobry gołąb, jeżeli chodzi o gołębie młode, o gołębie roczne. Kilka razy w pierwszej dziesiątce w zeszłym roku jako roczniak w oddziale i później już w lotach takich łączonych. W tym roku, to znaczy dzisiaj z lotu 500 km u mnie szósty na gołębniku. No mam nadzieję, że będę się też cieszył, gdyż jest to gołąbek na razie dwuletni. Jest to typowo wnuk olimpijczyka, z dalszego pokrewieństwa uhodowany. To jest gołąb, który w tej chwili jest po locie 2 godziny, nie? Proszę policzyć, 2, 4, 6, 8, 10. Mamy czwarty lot, koniec maja, gołąb na pełnym skrzydle, który w tym roku wychowywał normalnie jednego młodego w sezonie, czyli przed sezonem lotów. I tutaj jest nasz dzisiejszy zwycięzca, prawdopodobnie zwycięzca całego lotu u nas w oddziale. Jest to wnuk samicy, którą wcześniej prezentowałem, 91. Gołąb przepięknie złożony, jeżeli chodzi o budowę, zresztą tak jak większych deklaków. Oczywiście to, co mówiłem, biała lotka w jednym lub w dwóch skrzydłach. Proszę popatrzeć tak samo na paznokcie. Trzy paznokcie tutaj czarne, ale tu jest, proszę, kciuk tak jak u człowieka, kciuk biały. Jest to gołąb, który się nie wyróżniał w lotach gołębi rocznych.
W młodych dobrze, ale w rocznych troszeczkę przeszedł, ale ze względu na pochodzenie i na znajomość po prostu tych gołębi, jako jedyny został u nas, dostał mandat zaufania. No i mam nadzieję, że mi się będzie chciał odwdzięczyć. Gołąb też proszę zobaczyć, ułożony po locie ponad 500 km. Już chciałby pofruwać prawdopodobnie albo lecieć do celi, do swojej samicy od pary. Fajne skrzydełko wentylowane, proszę też zauważyć. Policzyć lotki 2, 4, 6, 8, 10, czyli też na pełnym skrzydle taki gołąb, no niestety musi latać. Tłuszcz na poszczególnych lotkach, czyli tutaj, jeżeli mogę pokazać, tłuszcz przy każdym zakończeniu każdej pojedynczej lotki, na następnej lotce plamy tłuszczowe, oznaka zdrowia i przede wszystkim formy gołębia. Następnymi gołębiami, w których pokładamy bardzo duże nadzieje, są świeże nabytki, które przywieźliśmy w roku 2014 na jesień z hodowli z tandemu SG Mack z Niemiec. Są to gołębie z linii Cipo Benego Stevenika i gołębie z linii Gladiatora Geringsa. Ta samiczka, która jest oferowana, jest to późny szpitol, czyli gołąb taki naprawdę bardzo późny, która w tej chwili dopiero zaczyna pierzenie lotek, gdyż te lotki miała w ogóle niespierzone w ubiegłym roku, aczkolwiek jest już matką u nas czterech naszych młodych, bardzo fajnie dojrzała, bardzo szybko, przepięknej budowy naprawdę, gołąb o bardzo dobrym pochodzeniu, tak samo budowa jak i poprzednich gołębi, proszę sobie zobaczyć, wyjście, plecy, ułożenie, jest gołąb naprawdę bardzo ładny. Pokładamy, mówię, w tych gołębiach bardzo duże nadzieje, jeżeli chodzi o loty gołębi, jeżeli chodzi, proszę popatrzeć sobie na skrzydło, tak jak poprzednie gołębie, jest to samiczka, czyli lotki troszeczkę już szczuplejsze, ale lotki wentylowane, gołąb naprawdę żywotny, nie chce poleżeć w ręce, nieruchomo, chce po prostu iść do gołębnika. Niestety nie będzie fruwał prawdopodobnie nigdy na zewnątrz, jest gołąb przeznaczony tylko i wyłącznie do wodu. Prawdopodobnie też będzie miała jajka już następnie niedługo, gdyż samczyk, którego zaraz pokażę, już w tej chwili bardzo pilnuje jej. Jeszcze wyhodujemy jedne młode i gołąb pójdzie w fazę pierzenia. Jest to młody gołąb i chcemy, żeby się wypierzył, żeby na następny rok zacząć pierzenie tak samo jak najwcześniej, jak to tylko pozwoli na to pogoda i warunki atmosferyczne. Następnym gołębiem też z linii gołębi Oedes Gemaków jest imbret gołębia Cipo Benego Stevenika. Też bardzo dobry objaw u tych gołębi, gołąb tak zwany mazany z białymi lotkami. Prawdopodobnie nie byłoby mnie stać na zakup tego gołębia, ale u Benego ten gołąb na jednym z ostatnich lotów w ubiegłym roku, po prostu coś mu się tam stało, zawiesił się i przyszedł z uszkodzoną lewą nogą, tą co miał z Tipesem. I u Benego on miał jeszcze ze dwie lotki w listopadzie do spierzenia. U Benego, jak byliśmy na zakupach, zaoferował nam tego gołębia. Zakupiliśmy, też pokładamy nadzieję. Podobał nam się, po prostu nam się ten gołąb podobał, podobnie jak poprzednie gołębie. No muszę go przytrzymać, bo on też siedzi na jajkach teraz na misce i chce już tam lecieć. Podobnie jak tamte gołębie, ułożenie pleców bardzo ładne. Jeżeli nie białe paznokcie jak u deklaków, to jakieś tam białe lotki. No dla nas jest to cenna i co ciekawe u tych gołębi, proszę zobaczyć, białe wyloty w ogonach. I to jest ważniejsze niż biała lotka, jeżeli chodzi o układ skrzydeł. Lotki tego gołębia, podobnie jak pozostałych, wentylowane. Tutaj akurat, pomimo tego, że jest to samczyk, lotki stosunkowo wąskie, ale wentylacja bardzo dobra, gołąb żywotny. W tej chwili już będzie wychowywał trzecie młode w tym roku. O, jak na polskie warunki i na
parowanie gołębi w końcu lutego, czy tam około 20, wydaje mi się, że jest to wynik bardzo dobry. Średnio co 30-35 dni młode są do wyprowadzone i składane świeże jajka. Następnym nabytkiem w naszej hodowli, który zakupiliśmy w ubiegłym roku, jest syn brata Cipo, Benego Stevenika. Jest to gołąb młody z ubiegłego roku. Pokrótce mówiąc, podobnie jak poprzednie gołębie, perfekcyjna budowa i pełne nadzieje, jeżeli chodzi o gołębnik rozpłodowy. Na tym kończymy nasz reportaż z tej wybitnej hodowli gołębi pocztowych, życząc naszym rozmówcom kolejnych równie udanych sezonów lotowych. Montaż i realizacja Studio Filmowe Tornado.